Strzał na bramkę, gol! Tę najlepszą, jaką mieli! Grosiak, świetnie, Bilejszy! Teraz dystansu, pod poprzek, proszę! Nie ma gola! Bramkarza, teraz słupek! Efektownie tutaj Lipowski teraz będzie chyba strzelał, gol! Grosiak sam szuka tutaj pozycji do strzału, gol! Okazja na gola nad poprzeczką, a byłaby to kapitalna płyta! Ostatnia kolejka uzdrowiskowej Ligi Halowej miała przynieść nam wszystkie rozstrzygnięcia w zestawie par. Mieliśmy się spotkać Forever Football Team z Joyson Queen, ale Jazz Śmigielskie Ogrodzenia, Zrzeszenie Wałbrzych Invenio, Transway GK Autolux, Forfan Wałbrzych oraz na koniec T-Best Grzegorza Michalaka z Olimpijczykiem Wałbrzych. Ciekawe spotkania, dużo wrażeń, a jak to wszystko wyglądało? Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, zapraszamy na krótkie rozmowy z bohaterami pierwszego spotkania. Dobrze, słuchajcie, bo dzisiaj już ostatnia kolejka uzdrowiskowej Ligi Halowej. Gracie pierwszy mecz, wasz przeciwnik już się rozgrzewa. Ciekawy jestem tego występu i tego, co ewentualnie możecie pokazać. Wciąż jeszcze walczycie o piąte miejsce w tabeli. Możecie spaść bardzo nisko, jakby się nie udało tutaj zdobyć punktów. I co ważne, wciąż jeszcze Filip Brzeziński, który trochę tak jakby gdzieś tam uciekł nam przed kamerą, walczy o Króla Strzelców. Co powiecie o tym najbliższym meczu? No oczywiście musimy walczyć, tutaj nie odpuszczamy. Choć dzisiaj bez zawodników KS Zdrój, którzy bawią w Chorwacji na obozie KS Zdroju, słynnym już w całej Polsce, bo różne portale o tym pisały, że klub z Okręgówki pojechał na obóz do Chorwacji, też dzięki tutaj biuru agencji turystycznej i Daniela Kutnickiego z Jedliny. W Zdroju dzisiaj walczymy, skład mamy ciekawy, lepszy niż nawet na Pucharze, który się dla nas fajnie zakończył trzecim miejscem. No i właśnie o to piąte miejsce jak najbardziej będziemy tutaj walczyć. Cyprian, to tak jak tutaj kolega Sławek doskonale radzi sobie z żonglerkami, różnymi takimi sztuczkami technicznymi, to ja proponuję dzisiaj jedną, dwie takie piłki, które by nas zaszokowały, które byśmy zapamiętali, tak by czekać na trzecią edycję, w której pewnie też wystąpisz. No, pewnie tak będzie, no. Postaramy się stworzyć jakąś fajną akcję, oby się udało. No tutaj taki skromny, bo mówmy się, jeden i drugi... Tak. Sztuczki z piłką robić. Jeden i drugi zawodnik potrafi naprawdę wiele zdziałać. Sławek, powiem tak, czekaliśmy długo na bramkę, którą strzelisz. Ostatnio doszło do tego, że masz 3 gole i asystę. No tak, no cieszę. Nie, fajne doświadczenie. Ja w piłkę, jak mówiłem często ostatnie lata, to moja aktywność piłkarska to się właśnie do żonglerki sprowadzała. Głównie w piłki nie grałem. W tym roku właśnie chciałem, bo już od jakiegoś czasu chciałem też pograć regularnie. W tym roku to się udało właśnie dzięki uzdrowiskowej Lidze Halowej. Bardzo ciekawe doświadczenia i czekam na następny sezon. A to też pewnie tak będzie. Cyprian, ciebie za to jeszcze tylko zapytam tak na koniec. Filip tam się rozgrzewa, nie chciał tutaj przed kamerą wystąpić. Powiedział, że jak wygra Króla Strzelców, to wtedy się zdecyduje. On zawsze taki skromny, znasz go trochę lepiej. Myślę, że tak. Skromny, ale dużo potrafi. No to prawda, skromny, ale... Gramy na Filipa dzisiaj w każdym razie. Przeciwnik na pewno wam na to tak łatwo nie pozwoli. W Pucharze wygraliście z nimi zaledwie 1-0. I to po męczarniach. Jeden z trudniejszych meczów. No, tak, tutaj tak jak Cypion, jak zapamiętałeś to spotkanie? Mecz bardzo trudny. Męczyliśmy się i to bardzo dużo nie brakowało, żebyśmy pierwsi stracili bramkę, a wtedy już nie byłoby zbyt wesoło. Mogliśmy nawet otrzeć się o baraże. Ale na szczęście udało się tą bramkę zdobyć i koniec końców wygrać to spotkanie. To ja tak przewrotnie na koniec zapytam jeszcze pół żartem, pół serio. Radek wraca do bramki, to znaczy osłabienie czy raczej wzmocnienie? Bo pamiętam jego ostatni mecz ligowy, w którym zawalił 2 gole, 2 fajne kiksy i ciekawie się skończyło. No tak, ale to wszystko może zdarza się po prostu. Ale też wiele sytuacji, no wiadomo, że to jest piłka halowa, tutaj pada czasami nawet kilkanaście bramek i to nie oznacza, że przeciwnik jest słabszy, po prostu taki jest, tak to się układa, obie drużyny strzelają, Radek tutaj pokazał w kilku meczach no naprawdę wiele świetnych interwencji, parad naprawdę, które myślę, że jakby gdzieś pokazać tutaj w szerszej publiczności, no to nie powstydziłby się
bramkarze profesjonalnie grający w lidze futsal. Miało być pół żartem, pół serio, a było tak na poważnie, ale co się dziwić, jeśli mamy koło siebie prawnika odpowiedzialnego za to, żeby też w takich sytuacjach pomagać ludziom w codziennym życiu. Widzisz, takie, jak to się mówi, zmoczenie zawodowe może wychodzić, tak? Panowie, idźcie się już rozgrzewać, przed wami ważny mecz. Dobra, słuchajcie panowie, rozmawiałem przed chwilą z waszymi najbliższymi przeciwnikami. Oni się nastawiają, żeby tutaj nastrzelać trochę bramek. Chcą, by Filip Brzeziński, który wciąż jeszcze walczy o tytuł Króla Strzelców, miał szansę wygrać ten tytuł. No wiem, że mu nie pomożecie. Będziecie starać się robić wszystko, by tak jak w pucharze zagrać na maksa swoich możliwości i mieć szansę wygrać to spotkanie. No na pewno nasza drużyna chciałaby te 3 punkty zgarnąć. To zależy, czy dzisiaj będzie pełna ekipa. Jeśli będzie, to pewno nikt nogi nie odłoży i te 3 punkty przydałoby się chociaż na tę ostatnią kolejkę. Nieraz mieliśmy już te bliskie mecze, no ale gdzieś tam szczęścia brakło, może i siły, ale myślę, że dzisiaj damy radę. Ja tak ostatnio obserwowałem wasz mecz przeciwko Zrzeszonym Wałbrzych. To był kapitalny mecz, to się naprawdę świetnie oglądało. 3-0 prowadziliście, przegraliście jednak dość wysoko. No i to tak trochę boli, bo mimo dobrego początku tych sił zawsze pod koniec brakuje. No brakuje troszeczkę tych sił, no bo niestety jesteśmy świeżą drużyną, dopiero się poznajemy, że tak powiem też. No i mamy mało tych zmienników, nie wszyscy chcą przychodzić, ale miejmy nadzieję, że idzie to ku lepszemu, ale widać serce. No nie tylko serce, bo widać też, że grać potraficie. Może nie wszystko wydaje się takie proste i czytelne. Przeciwnicy już grają, no nie dość, że drugi sezon. Często też są to zawodnicy, którzy na co dzień występują też w rozgrywkach trawiastych na tych wyższych poziomach i jest im łatwiej też tutaj się zgrać. Ale z każdym kolejnym meczem gracie coraz lepiej i to widać gołym okiem. To rozumiem, że dzisiaj powalczycie o komplet punktów. No oczywiście. My jesteśmy drużyną taką czysto zakładową, którzy się spotkali tam pierwszy raz, także myślę, że na następną edycję już coś, może więcej osób zachęcimy naszym udziałem w tych rozgrywkach i pokażemy coś więcej. No, ja wam życzę powodzenia, życzę tego, żeby ten mecz był równie emocjonujący jak ten ostatni, tym bardziej, że naprawdę, naprawdę to był fajny mecz. Wasz występ w pucharze zresztą też. Do końca wtedy biliście się o wyjście z grupy bezpośrednio do ćwierćfinału, skończyło się tylko na barażach, ale w każdym z meczu daliście dużo z siebie, naprawdę dużo walki. I za to tylko należą wam się gratulacje, zawsze traktując wasze mecze tutaj w komentarzach starałem się chwalić to, co dobre. No, czasem trzeba było też skrytykować to, co złe, ale zapominamy o takich meczach jak ten z Invenio, myślimy o tym jak ten ze Zrzeszonymi, więc tak na koniec jeszcze, jaka prognoza przed tym meczem? 4-0 do nas. O, i to jest dobry pomysł. No, ja myślę, że 2-1 i będzie dobrze. I będzie dobrze. Powodzenia w takim razie. No i cała plejada gwiazd, chciałoby się powiedzieć, ale teraz Brzeziński trafia w poprzeczkę. Obu panów liderujących w tej kategorii jest wyraźna. Teraz tutaj niezły strzał, też bramka z szansami tutaj na objęcie prowadzenia. No i pada pierwsza bramka właśnie dla tego zespołu. Na sam koniec wywalczy sobie te wszystkie laury. Jedno jest pewne, to by gola. Ale Filip Brzeziński teraz z piłką będzie chyba szukał strzału. Jest bramka wyrównująca do liderujących zawodników Mateusza Wroczyńskiego, Damiana Bogacza. Teraz jednak tutaj Brzeziński, kapitalna interwencja, no. Jeszcze jedna próba ze strzałem, no przydałoby się to zrobić szybciej troszkę, no pięknie tutaj teraz Brzeziński przed tą rundą wiosenną bieżącego sezonu być może będzie chciał tu zdetronizować. Z zegarem tablica wyników dzisiaj, podobnie jak ostatnio, nieco szwankuje. Teraz Kozłów przed szansą, Brzeziński. Filip Brzeziński. Aj, bardzo ładne uderzenie pod poprzeczkę. Warto tutaj się wysilić, pomyśleć o tym, by do samego końca powalczyć o ewentualne laury. No a tu jest gol Filipa Brzezińskiego. Brawo, doskonale. Wymyślił sobie moment, w którym należy się ruszyć do tej piłki. Próba strzału w słupek. Oj, tutaj sporo szczęścia ma teraz Radek Brzeziński. Różnica. No ale też z drugiej strony Marczak Brzeziński. I teraz też broni bramkarz, świetna interwencja, no brawo, 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 brawo. Dało mu się wyjść spod opieki dwóch rywali, zdobyć piłkę, trochę więcej czasu. Jest kolejne trafienie Filipa Brzezińskiego. Zablokowany Filip Brzeziński ponownie, jeszcze raz broni Wiśniewski. Polonie
Kamiński, Brzeziński, przyjęcie strzału i bramka! Indywidualnych statystyk. A tutaj jest odpowiedź, Joyson Quinn. Teraz jest 17 gol, a wynik meczu 7-2. Padła bramka, ponownie Filip Brzeziński szuka dla siebie pozycji do strzału na bramkę. I strzela! Strzela kolejnego gola, to już jest 18 trafienie. A tutaj blisko było do tego, by ta bramka trzecia w końcu padła. No i zobaczymy, jakim ostatecznie wynikiem zakończy się ta rywalizacja. Filip Brzeziński, jeszcze jedna sytuacja bramkowa, no nie wpadnie ta piłka, nie chce go się posłuchać już do końca. Walka, gdyby ta piłka trafiła do Brzezińskiego, pewnie byłby gol, by stał niepilnowany, a tak szansa dla Joyson na trzecie trafienie, wpada ta bramka, 6 sekund do końca meczu, 8 do 3. Ile jest czasu do końca w trakcie rywalizacji. To powiem tylko tyle. Jest pierwsza bramka. Mateusz Wroczyński zdobywa. Mamy do tej myśli, którą wcześniej zacząłem, ale to za chwilę, bo teraz drugi gol Mateusza Wroczyńskiego. No. Tylko 3 trafień. Jest Wroczyński obok bramki. Prawda jest taka, że w tych momentach, których Mateusz Wroczyński strzela kolejnego gola. Rywalizację z 9 punktami. Wroczyński, pusta bramka. Jeszcze jedno uderzenie. O, będzie chyba tutaj 4 gol. Kamiński teraz tutaj bardzo dobrze przytrzymuje piłkę. Nie daje sobie odebrać jej. Choć kolejny raz szukają tutaj wszyscy Wroczyńskiego. To jest 5 gol Jakuba Szymkowiaka. Może być zaliczony jako gol samobójczy. Zobaczymy, ale to za chwilę może być już i tak nieważne. Dobra, teraz interwencja, nie ma gola. Może teraz również ruszy do przodu po bramkę. Z goli słupek, tak to się kończyło tydzień temu. Teraz jest bramka Mateusza Wroczyńskiego. 6-0. Spotkania i protokół meczowy. No ale teraz to już nie będzie miało żadnego znaczenia. 7-0. Mateusz Wroczyński. Uda się to skończyć w sposób no taki do końca przemyślany. A tu blisko był Wroczyński kolejnego gola. Dobry to był pomysł. Też całkowicie zasłonięty był bramkarz. Wroczyński schował się za plecami swojego rywala. Teraz ponownie zdobywa gola. Jest... A Wroczyński nie rezygnuje z tego, by ponownie zdobyć gola. I jeszcze więcej mieć bramek przewagi nad rywalami. Polski sam próbuje. Dobrze teraz rozegrał do środka. No i szansa na bramkę, ale ten strzał niestety obok. Tak, Szymkowiak już okazja dla Invenio na kolejnego gola. No, może teraz. Dobrze, Mateusz Wroczyński i jest gol. Świetna akcja, jedna z nikogo tak... Wyglądało to tak, jakby po prostu piłka została wybita poza linię końcową boiska. Szymkowiak do środka, Kuliński. A teraz to uderzenie bardzo dobrze broni Fofara. No, mało interwencji w całym turnieju, w całej lidze miał Filip Fofara. Ale proszę, trzeba tutaj zapisać. A Wroczyński, no słupek. Teraz akurat pomaga tutaj zrzeszonym słupek. Walizował do upadłego. Dzisiaj jakoś tak gdzieś rozpalę, jakby gdzieś tam przez mgłę, jakby zupełnie inaczej niż zwykle. I jakby tutaj po prostu nie chciał przeszkadzać też mistrzowi w dążeniu do kolejnego celu. Kolejny gol Mateusza Wroczyńskiego. Rutkowski zatrzymany, Mateusz Wroczyński ponownie przed szansą na bramkę. Teraz gola nie było. I jeszcze raz. Do środka. No teraz akurat zupełnie inna forma rozwiązania. Jest dodatkowa asysta dla Mateusza Wroczyńskiego. W końcu oglądamy mistrza. Teraz Wroczyński ponownie trafia. Zresztą tu też już na pewno tak nie będzie. 12 trafień prawdopodobnie na ten moment należy zapisać właśnie Mateuszowi Wroczyńskiemu plus jedna asysta. Ale to pokazuje, że jest to zawodnik dzisiaj najlepszy, przynajmniej na teraz. I też może podziękować zespołowi, który gra w 100% na niego.
otwartego, tak by po prostu tutaj sobie gdzieś ta piłka krążyła od nogi do nogi. Nie pozwalają na to gracze Forfan. Mamy bardzo wyrównane spotkanie, to cieszy, bo pierwsze dwa mecze, pierwszy mecz wyjątkowo, no mimo tych starań Jason Quinn raczej pod dyktando forever. Drugi się megara na pucharze, bo trochę to zabrzmiało śmiesznie. A potem mecz pokazał, że będzie to niesamowicie trudno pobić i co ciekawe, no pokazał też w sposób gry zespołowej na Mateusza Wroczyńskiego. Wszystko na tak powstrzymany Skarbiński, stara się tutaj też utrzymać przy piłce, zobaczymy czy zrobi coś więcej. Próba strzału, jest bramka, pierwsze trafienie w tym meczu, niemożliwe do tego, by wyprzedzić go dzisiaj. Przynajmniej jedną z tych będzie chyba w stanie dzisiaj zwyciężyć. Kraus ma szansę na strzał na bramkę, no zaryzykował tutaj ruch do przodu, to skończyło się potem już chyba niepotrzebną. Skarbiński, niezły pomysł, ale też bardzo dobrze Makowski poradził sobie tutaj. Jeszcze raz Skarbiński, chyba będzie strzelał na bramkę, rykoszet, no i kapitalnie Makowski. Transway, spokojnie sam, świetnie Kraus. O, i teraz już jest 2-0, tutaj już nie dało rady tego zrobić inaczej. Ma końca powalczyć, nie zwracać uwagi na wynik. Sporo tutaj widać zdrowia zostawiają jedni i drudzy na boisku, to się naprawdę chwali. Teraz kapitalnie zaczy Konsewicz, szansa, poczną siatkę. Trzeba być skoncentrowanym, mogło to się wszystko skończyć zupełnie inaczej. 3-0 na sam koniec spotkania. No i tak, z 5 zaplanowanych gier odbyły się zaledwie 3. Forever Football Team pokonał Jason Quinn 8-3, ale Jazz przegrał walkowerem 0-5 ze Śmigielskim Ogrodzenia. Dodatkowo został ukarany utratą 3 punktów. To wszystko oczywiście zgodnie z regulaminem rozgrywek. Później zobaczyliśmy niesamowite wydarzenie boiskowe i kilkanaście, dokładnie 13 bramek Mateusza Wroczyńskiego w meczu przeciwko zrzeszonym Wałbrzych, trochę tak pół żartem, pół serio. Śmialiśmy się, że był to mecz Wroczyński kontra Zrzeszeni. Transway GK Autolux pokonał Forfan Wałbrzych 3-0. Na koniec również walkowerem ukarana drużyna Olimpijczyka Wałbrzych, która przegrywa i traci punkty w pojedynku z Tibestem Grzegorza Michalaka. Ale Jazz ukarany za niestawienie się na mecz, Olimpijczyk Wałbrzych za doprowadzenie do gry nieuprawnionego zawodnika. Trzy najładniejsze trafienie spośród 3 spotkań, jakie się odbyły, to gole Filipa Brzezińskiego, Adriana Krausa i ponownie Adriana Krausa. Brzeziński. Aj, bardzo ładne uderzenie pod poprzeczkę. Transway, spokojnie sam. Świetnie Kraus. O, i teraz już jest 2-0. Się jest skoncentrowanym. Mogło to się wszystko skończyć zupełnie inaczej. 3-0 na sam koniec spotkania. Standardowo na koniec jeszcze 5 najlepszych zawodników kolejki. Tym razem naprawdę wybór był trudny i to już nie ze względu na fakt, że dużo naszych graczy popisało się świetnymi umiejętnościami, ale przede wszystkim na liczbę rozegranych spotkań. Genialna interwencja Radosława Brzezińskiego, 13 goli Mateusza Wroczyńskiego, równie duża kanonada Filipa Brzezińskiego, doskonała gra zespołowa Adriana Krausa i Dawida Skarbińskiego. W nagrodę ci panowie zostają zawodnikami tej kolejki.